To dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. A gdzie my się dzisiaj znajdujemy? Palmy, słońce, co to się dzieje, proszę Państwa? Przewalało się! Wii. Jest 29 dzień października, jest mega ciepło, a my się znajdujemy na Majorce i jest z nami... Anetka. I Pietia, zdrastwujcie. I Piotr. A ty gawarysz po ruski od was? A tu też, który to był No statek? I oczywiście Michał. Słuchajcie, moi drodzy, no czeka nas fenomenalna przygoda. Dziewięciodniowa i słynny szlak na Majorce GR221 po górach Serra de Tramontana. Niesamowita przygoda, niesamowite widoki i przede wszystkim pogoda i klimat, który tutaj czeka na nas, jest niesamowite. Będziemy mijać dużo ciekawych miejsc widokowych. Na razie jesteśmy w Port de Andratx. Dotarliśmy tutaj autobusem z Palmy, ze stolicy Majorki. No i plan mamy dzisiaj taki, że idziemy chillować. Na początek chillować, bo... Do naszego jachtu? Dobrze. Aneta mówi, że najpierw idziemy do naszego jachtu. Spoko, nie wiedziałem, że taki mamy, ale okej. Dorobiliśmy się. W każdym bądź razie jesteśmy dzisiaj nieco zmęczeni, bo wczoraj dopiero przylecieliśmy i to bardzo późno. Aneta dotarła z 2,5-godzinnym spóźnieniem i niestety w hotelu nie mogliśmy się już zameldować i spaliśmy pod kościołem. Pod kościołem, dosłownie. Taki, pod gołym niebem. Tak wyglądał ten kościół. Pod gołym niebem, natomiast była ciepła noc i nie było źle. Od 3 gdzieś do 7.30 coś tam pospaliśmy, ty nie bardzo. Było super, super. Ale, tak, ale mamy jakąś energię, dlatego dzisiaj delikatnie i oszczędnie myślimy takie maksymalnie 3 godziny marszu do St. Elm chcemy dojść. Ale najpierw, tak jak powiedziałem, jakiś taki 2-godzinny chillaucik tutaj w Port de Andratx. Wykorzystajmy tą piękną pogodę, to że jeszcze Morze Śródziemne jest mega ciepłe. I nawet pomimo tego, że jest początek, prawie za chwilę listopada, można się tutaj pokąpać i pochillować. Także już zapraszamy na nasz materiał i zostańcie z nami, oglądajcie. Zapraszam Państwa na kąpiel. Wczoraj się nie kąpaliśmy, także dzisiaj będzie kąpiel w Morzu Śródziemnym. Jest taka zatoka, nie widać otwartego morza, ale nie przeszkadza nam to. Wzięliśmy sobie zimne piwko, mamy jakiś tam catering sobie kupiliśmy, jakieś jedzenie, także zaliczymy sobie 2-godzinne chillowanie. Idziemy i nabieramy wysokości, jesteśmy już jakieś 150 metrów nad poziomem morza. Port de Andratx i to są po prostu tak zajebiste domy, że wille. Cały czas, tak, wille, że po prostu idziemy i mówimy, Litka, pozdrawiamy Ciebie, mówimy tak jak Ty zawsze, tu jest ładnie, jest po prostu przepięknie. Ale jeszcze nie wyszliśmy z cywilizacji, ale zaraz wyjdziemy. Teraz wyjdziemy. O, zobacz, tu chyba dalej. A pokaż mi, nie można wjechać. Dla widzów ten dom na górce. Tak, udało nam się wyjść w końcu na szlak. Już nie idziemy drogą jakąś asfaltową bitą i po prostu jest przecudnie. Dzisiaj pierwszy etap, bardzo krótki, bo 3 godziny idziemy z Port Andratx do St. Elm. Ale zobaczcie to.
Na razie jesteśmy dzisiaj na wysokości maksymalnie około 300 metrów nad poziomem morza. Natomiast wspomnieć trzeba, że góry Serra de Tramontana wznoszą się w najwyższym punkcie na Piuc de Mayor. Szczyt nazywa się na wysokość prawie 1500 metrów. Także biorąc pod uwagę to, że Majorka no nie jest jakąś wielką wyspą, to ta wysokość względna, jeśli chodzi o poziom morza i gór, jest naprawdę dość spora, bo ta góra jest bardzo blisko morza. No i powiem wam, że już tutaj wchodząc tylko na te 300 metrów można się było trochę spocić, no i na pewno jesteśmy mega podekscytowani tym, co czeka nas w kolejnych dniach, bo dzisiaj to jest naprawdę rozgrzewka i najpiękniejsze widoki i etapy dopiero przed nami. No i też przed wami, drodzy widzowie. Dobra, robimy pierwszą dłuższą przerwę. 2 godziny marszu ponad za nami. No i na pewno na co trzeba zwrócić uwagę, to jest oznaczenie szlaku, a w zasadzie brak tego oznaczenia. Jakieś kopczyki po prostu przez ludzi pobudowane i gdyby nie telefon z wbudowanym, znaczy z wgraną linią, to nie wiem, jakbyśmy tutaj nawigowali, po prostu to jest mega nielogiczne. Mamy teraz przepiękne miejsce widokowe, widzimy wyspę Dragonera. Pięknie, wow! Jak tu jest przepięknie, zobaczcie. Widzimy Dragonerę, tą wyspę, o której już dzisiaj wspominałem. Wszystko kwitnie. To jest naprawdę zdecydowanie inny świat. Ludzie sobie siedzą na plaży, chillują, no i my też się za chwilę pochillujemy. Dobra, już jest ciemno. Moi drodzy, wyjazd ma być budżetowy. No i taki jest, czyli śpimy głównie na dziko. Bo my tak po prostu chcemy. Tak, chcemy, to jest w sumie z wyboru, to jest super przygoda. Mamy fajną miejscówkę, znaleźliśmy. W sumie jakieś może 300-400 metrów od plaży w St. Elm. Zobaczcie, jest taka dosyć spora polana, tam gdzieś obok biegnie ścieżka, więc myślę, że spokojnie tutaj już jest prawie po zmroku. Rozbijemy nasze 2 namioty. No i się wyśpimy. Także my idziemy jeszcze, za chwilę jak rozbijemy namioty, jeszcze chwilę na plażę, umyć się, skorzystać z pryszniców. No i na pewno będziemy dzisiaj spać dobrze. Także widzimy się jutro, następnego dnia. Za nami, mamy niedzielę, godzina 7 nowego czasu, bo wczorajszej nocy nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy. To nasza miejscuwa, tam Piotrek z Anetką, ja spałem tu. No i co? I regeneracja, myślę, na 100% nastąpiła. Wczoraj sobie fajnie pochillowaliśmy jeszcze na plaży. No i za chwilę zwijamy nasze obozowisko i ruszamy dalej. Etap Pietia. Dzień dobry. O, ale dobrze. Jak się spało? No, a jestem w kamerze. Pozdrawiam mamę, babcię, dziadka. Dziadka. Jak się spało? Dobrze, fajnie. Hotel 5-gwiazdkowy pod 1 milionem gwiazd. No. Patrzcie, moi drodzy, jakie śniadanie. Ale myśmy już pisali się. No właśnie chciałem sprostować, że Anetka z Piotrkiem byli na fajnym śniadaniu w knajpie, ale na drugie śniadanie jeszcze zaliczamy tutaj ławeczkę. No i za jakieś pół godziny, może 40 minut wyruszamy na nasz szlak, a dzisiaj do przejścia mamy około 12 km. I plan na dziś jest taki, że śpimy w schronisku. Musimy w schronisku. Musimy. Innego planu nie ma. A zobacz ten. Ten też jest fajny, też mi się podoba. Mi się też podoba. A ten jest jakiś taki... A przyjmiesz? A czekaj, cena? Ja nie, za mały. Pokaż. Nie, fajny, pokaż.
się Piotruś, super. Piotruś stwierdził, że jednak się przekona i kupi sobie jakieś nakrycie głowy, bo nigdy nic nie ma, a tutaj naprawdę dosyć mocno to słońce praży, więc się przyda, ale ten, który masz teraz na głowie, jest przekozacki, no. O, ten jest lepszy. O. Ja się spytam. Ale to jest ten. Der Beweis, Bier macht schön. Kochanie, ale ten jest zły? Tak, zostawiamy za sobą ostatnią cywilizację i St. Elm. Wchodzimy już na szlak. No i dzisiaj etap taki, jaki sobie wstępnie założyliśmy, około 12 km. Może ciut więcej, może mniej, może w schronisku, może na dziko. W sumie plan jest bardzo elastyczny, zobaczymy, czy schronisko będzie otwarte, czy nie. Anetka się cieszy na spanie na dziko. Tak, Anetka się bardzo cieszy, bo bardzo lubi spać na dziko. Ja lubię spać na dziko, 2 dni z rzędu, ale nie 3 dni. W każdym bądź razie morale mamy dość dobre, wysokie, bo w końcu można było się normalnie wyspać, a nie jakieś 3-4 godziny pod kościołem, tylko spaliśmy w miarę dobrze. Zaliczyliśmy konkretne śniadanie, a w zasadzie 2. Także są siły, idziemy. Fajnie. Ty faktycznie, no. Starczy takie miejsce znaleźć. No, tu jest. O! O! Schniemy! A, no. Proszę Państwa, jaki fajny przeciąg. Tak, jesteśmy jakieś 200 metrów nad poziomem morza. Ale jest tak niesamowicie, nawet nie gorąco, tylko parno, że no pocimy się niesamowicie, nie to w kamerze widać. Czy? Świecą się łapy? Świecą. Jest naprawdę jak na 30 dzień października, to niesamowite. Jak tu jest ciepło, szczerze, podczas lata w Leipzig to w tym roku może były, nie wiem, 2 tygodnie takich podobnych temperatur, jaka panuje tutaj. A jest jednak zupełnie inny klimat, zupełnie inne odczucie temperatur. Także dzisiaj się na pewno spocimy. Ale najważniejsze, że widoki stają się coraz piękniejsze i krok po kroku zmierzamy w stronę naszej dzisiejszej destynacji. To jest też jedna z ciekawych rzeczy, którą chciałbym pokazać występujących bardzo często na szlaku GR221 drabiny. Zobaczcie to. Zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. Dlaczego tutaj są takie drabinki? Ano dlatego, że wyobraźcie sobie, że Majorka w 90% wszystkie tereny, które widzicie, jakieś nieużytki, są sprzedane. Mają swoich właścicieli, no i ci właściciele po prostu te swoje jakby działki ogradzają, natomiast nie mają problemu z tym, żeby ktoś chodził po ich terenie i ustawiają takie drabinki, natomiast płot ustawiają, żeby było wiadomo, że jest to ich miejsce. Także tych drabinek po drodze w całym tygodniu na szlaku GR221 będziemy mijać dosyć sporo. A my jesteśmy już w miejscowości La Trappa. O, i też jedną rzecz warto pokazać. Pierwszy raz widzimy na naszym szlaku oficjalne oznaczenie GR221. Zobaczcie. Patrzcie tu. I te tabliczki znaczą, że jesteśmy na bardzo dobrym szlaku. Godzinę 20. Mam pit stopa. Zmierzamy średnio wieku. Jeszcze ono jest ledwo co idzie.
Patrzcie, Anetka, skomentuj, co się dzieje na szlaku. Nie mam pojęcia. Oni to jest, dojechali no, czymś. Co oni, się dzieje? Nie wiem. Oni ucho wylądowało. Co się dzieje tak? Patrzcie to, no. Ale to jakieś wyprzedaże są podobno. Liby za liby sprzedaje w promocji. Czym oni tam dojechali? Tam czymś dojechali. Nie mam. Jaki tłok. Pierwszy raz widzę tyle ludzi na szlaku GR221. Ola, senior. A to jest więcej niż na Giewoncie. No. To masz tylko męczy szukarza. Tak, co jest też ciekawe, widzimy wyspę Dragonerę i najwyższy szczyt na Dragonerze ma około 390 metrów z tego co widziałem. My jesteśmy na 500, no i już faktycznie widać, że jesteśmy nad tą wyspą. Plan dzisiaj mamy mega elastyczny i tak naprawdę chcielibyśmy spać w jakimś schronisku po dwóch nocach spania na dziko. Bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby dzisiaj udało nam się dotrzeć do schroniska. Schronisk po drodze na szlaku GR221 jest dość sporo. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że są to małe schroniska. Niejednokrotnie trzeba mieć rezerwację. No i dzisiaj jest niedziela, więc może tych ludzi troszeczkę być. Tym bardziej, że na szlaku widzimy dość sporo głównie lokalsów, Hiszpanów. Natomiast przed chwilą właśnie jeden miły pan z Hiszpanii podpowiedział nam, pytał dokąd idziemy, mówiliśmy, że chcielibyśmy dotrzeć do Estelens, ale chyba nie damy rady, bo to jest bardzo daleko. On powiedział, że spokojnie powinniśmy dać radę, że to jest około 10 km, no według mapy, przynajmniej tak jak ja sprawdzałem, to jest kilometrów 20 i zajęłoby nam to około 10 godzin jeszcze marszu, a jest godzina prawie 13, więc raczej nie dalibyśmy rady, ale no sami jesteśmy ciekawi, czy właśnie tutaj lokalny, można powiedzieć, przewodnik ma rację, czy jednak mapy. Także póki co idziemy, mamy bardzo duży zasób czasu, mamy dużo wody, mamy jedzenie, także myślę, że możemy spokojnie gdzieś do tej godziny 18 wędrować, no i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Póki co ten szlak tutaj, jak widzicie, jest takie mega wypłaszczenie. Weszliśmy na tą wysokość około 500 metrów i widzimy po lewej stronie mojej Morze Śródziemne, jeszcze tą wyspę Dragonerę, która już gdzieś tam powoli znika za nami. No idzie się tutaj bardzo przyjemnie. Także cóż, idziemy dalej, chłoniemy klimat, jaki panuje dzisiaj, 30 października na wyspie Majorka. Dochodzimy do parkingu obok drogi, która wjedzie do Estelens. I do Estelens, gdybyśmy szli dalej szlakiem GR221, mamy jeszcze 16 km, więc dzisiaj nie dalibyśmy rady dojść. A chcielibyśmy tam dojść z tego względu, że jest tam schronisko, w którym chcielibyśmy się przespać. Jest prawie godzina 15 i plan mamy taki, po raz pierwszy w historii górskiej adrenaliny, że będziemy łapać stopa. Jest tutaj parking i bardzo duża ilość turystów. 90, myślę, procent, no może nie 90, ale bardzo dużo procent turystów na Majorce to są Niemcy. Także myślimy, że się z nimi dogadamy bez problemu, jako że my w Niemczech mieszkamy. No i podwózka do tego Estelens bardzo, bardzo by nam pomogła. Także myślimy, że z kimś się dogadamy. I dzisiaj uda nam się jeszcze dotrzeć do Estelens. No i tym samym troszeczkę zagramy z kodami. W sensie utniemy sobie trochę tej drogi. A jutro będziemy już zdecydowanie bliżej tych najpiękniejszych fragmentów szlaku GR221, czyli Valdemosa, Sawyer i aż do Luke chcemy dojść. Także zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczcie, samochodów trochę tu jest. Także poczekamy i będziemy łapać okazję. To trzeba nagrać, bo emocje trzeba nagrywać, trzeba. Już powoli kończymy dzisiejszy etap, ale wyobraźcie sobie jaja. Tam jak mówiłem, że złapiemy stopa, to po prostu no była porażka. Wszyscy jechali jakby w innych kierunkach.
Nawet nie było się kogo zapytać. Stwierdziliśmy, że pójdziemy w kierunku schroniska, czyli tutaj w drodze do Estelens, ale miejsca w tym schronisku, znaczy miejsca były, ale nie było nic, żadnego cateringu, a my potrzebujemy też jedzenie. No właściciel był beznadziejny i tak, tyle. Tak, dokładnie. I powiedział, Niemiec, że bardzo denerwuje się, jeśli ktoś chodzi po jego podwórku. Tak. Bo trzeba zadzwonić takim dzwoneczkiem, którego nie było widać. I stwierdziliśmy, że idziemy 10 km taką drogą. Góra, dół, przez mosty, góry i doliny. Dzielna Anetka. No, ale znaleźliśmy restaurację po drodze i jesteśmy mega szczęśliwi, bo zaraz napijemy się zimnego piwa, zjemy kolację, a później może jakąś taksówkę zamówimy, cokolwiek, bo już jesteśmy tak po prostu wypompowani. Mamy już bardzo dużo kilometrów zrobionych. Witamy z Waldemossy, kolejny etap naszej podróży. Doszliśmy tutaj bardzo szybko, prawda? Oho. Bardzo! Wspomogliśmy się trochę busem, bo wczorajszą noc spędziliśmy w Estelens. Trochę na dziko, trochę w hotelu, tak hybrydowo. Myślę, że tajemnice tego noclegu będziemy znali tylko my. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w Waldemossie, w przepięknym miasteczku. Dobra, możemy przechodzić, chodźcie. Hop. Dobra, to się wytnie. Przepięknym miasteczku, które swoją olbrzymią historię wiąże z naszym wielkim człowiekiem, czyli Fryderykiem Chopinem. To tutaj właśnie w tym miejscu, w tej miejscowości w 1838 roku przybył w listopadzie Fryderyk Chopin ze swoją francuską kochanką George Sand. Jak to pięknie brzmi, francuska turystka. Fryderyk Chopin chorował na astmę i tutaj właśnie postanowił, że będzie leczył się. Moi drodzy, tu jest tyle turystów, że ciężko się skupić. W każdym bądź razie plan mamy taki, że chcemy zaliczyć muzeum, czyli klasztor, w którym przebywał Fryderyk Chopin, zobaczyć jego fortepian, rzeczy z nim związane, które tutaj zostały, no i trochę zgubić się tutaj na takiej, można powiedzieć, mini starówce, ale bardzo klimatycznym mieście, jednym z bardziej klimatycznych na Majorce. Kochanie, to są nasze włości. Tam zasadzimy sosienkę, a tam pomarańczkę.
pięknie. Cheers. Tak, bardzo, bardzo ciekawe hiszpańskie jedzenie. Kupiliśmy przed chwilą coś takiego. Groszek w środku, ale pokażę, jak to wygląda dokładnie. Tara! I tu tara? Zrobię wyjście smoka, poczekaj. Tara! Ale to jest pyszne, skosztuj, no. I tutaj Piotrusiowi pogrzebiemy trochę w torebce. Pokażemy jego porcję. Ja zrobimy mu tu miejsce też. Miam. Chcemy sobie dzisiaj zrobić w naszym miejscu, gdzie będziemy spać, jakąś kolację, ale myślę, to jako teraz taka przegrywka jest spoko opcją. To jest taka pizza. Jakby, nie? Kisz. Kisz. Się to nazywa chyba. Taka chyba! Tarta. Tarta. Powiem wam tak, jakbym tu jest, był Chopinem, jakbym tu jest spędził pół roku, to zacząłbym grać na jakimś instrumencie. Tu nic nie było do roboty. Ale nie macie wrażenia, jakby trochę mniej turystów? No teraz jest, no bo wycieczki pojechały. Autobus odpłynął. Autobus pojechał? Autobus odpłynął. Parę minut po godzinie 16 opuszczamy centrum Valdemossy i udajemy się do schroniska. Do schroniska to jest dużo powiedziane, jest to taki bardziej schron awaryjny i będziemy dzisiaj spali, no niestety, bez dostępu do elektryczności i bez wody bieżącej. Natomiast dla mnie to jest taka trochę podróż w czasie, bo 4 lata temu byłem na Majorce solo i w tym schronisku również spałem. I co jest najlepsze, pogubiłem się na szlaku, nie dałem rady dojść do wioski Deja. No i jutro zobaczymy. Dobrze przygotowani w mapy, w szlak GR221, zobaczymy dokładnie, którędy ten szlak przebiega. I no, raczej nie ma opcji, żebyśmy nie dotarli do Dei. Też 4 lata temu, pamiętam, była dość spora mgła. Zresztą tutaj gdzieś w przebitce wam puszczę, jak to wyglądało. I ciężko, naprawdę ciężko było nawigować, szczególnie bez śladu GPS. Także przed nami teraz około 2 godziny marszu. Jesteśmy mega dociążeni. Bo w plecakach mamy dość spory zapas wody, jedzenia. Zrobiliśmy dość spore zakupy. No bo jutro też jakby do cywilizacji zbytnio nie dotrzemy, nie będzie gdzie zrobić zakupów. Także trzeba wszystko nieść z sobą i to naprawdę na plecach już troszkę czuć. Ale idziemy do przodu. 2 godziny marszu i powinniśmy być w naszym miejscu docelowym. To jest właśnie też mega ciekawe. Tutaj mijamy plantację oliwek po mojej prawej stronie i te drzewa, zobaczcie, za chwilę to pokażę, jakie mają grube pnie. Takie drzewo oliwkowe żyć może nawet kilkaset lat i tak naprawdę to, co tutaj widzimy po prawej stronie, no to te plantacje mogły już tutaj być naprawdę 300, może nawet i 400 lat temu. Zobaczcie po prostu, jak to wygląda. I to też pokazuje, jak na Majorce bogate są takie tradycje, jak na przykład uprawa oliwek czy mandarynek, które będziemy mijać jutro, a jeszcze bardziej pojutrze, idąc do Sawyer. Niesamowity klimat, naprawdę. Głowa się czyści, zero turystów. Troszkę wczoraj byłem przerażony, jak szliśmy St. Elm do Estelens. Naprawdę było dość sporo ludzi na szlaku. Dzisiaj tych ludzi nie ma i mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, jeszcze mamy 700 metrów do schroniska. To się wydaje naprawdę niewiele, ale idziemy tempem zarąbiście żółwim. Czemu? Bo jest zarąbiście pod górkę. Nie wiem, jakby to najlepiej oddać. Tutaj oddaj to. Yes. Piotrek idzie mając tylko 25 kg na plecach. Tylko. To jest prawdziwy szerp. Prawdziwy szerpa. Szerpa. Z Anetą stwierdziliśmy, że mógłby zrobić karierę w Himalajach. Ale jest naprawdę bardzo strome podejście. Bardzo szybko, gwałtownie nabiera się tej wysokości tutaj. No i po prostu idzie się bardzo, bardzo powoli. Ale damy radę. No kurde, no pewnie, że tak. Ale widok. Widok coraz piękniejszy. No i myślę, że jeszcze jakieś takie pół godziny i będziemy w schronisku. Po drodze
minęło nas trzech turystów, którzy pytali nas, czy orientujemy się, czy schronisko jest otwarte. W tym schronisku byłem 4 lata temu i wiem, że one nigdy nie jest otwarte, bo tam po prostu trzeba mieć klucz i ewentualnie co otwarte jest, to jest takie pomieszczenie awaryjne, w którym my właśnie dzisiaj chcemy przenocować. Więc może być tak, że te osoby gdzieś tam też będą chciały nocować. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie mamy namioty, mamy wszystko, w razie czego będzie dobrze. Idziemy dalej. No to jest zupełnie inne porównanie. 1 kilometr, jak biegam, to mam czas między 5, powiedzmy 7 minut, no jak mam naprawdę mega słabą formę. A tutaj 1 kilometr idziesz pół godziny. To jest niesamowite, jest tak. Teraz już się troszkę jakby, może źle to brzmi, ale wypłaszczyło. Ale jest takie nachylenie. Tak szybko nabierasz wysokości, że nie jesteś w stanie naprawdę jednym ciągiem tego przejść. Ale co jest najważniejsze, już jest schronisko, zobaczcie, tam widać. Także dosłownie ostatnie metry, ostatni zakręt i za chwilę pokażemy wam, jak to wygląda. Będziemy spać w tym Winterraumie, chyba że będzie to zamknięte, zarezerwowane, zajęte już. Zaraz się wszystko okaże. Jest ktoś? Nie, ale tu, myślałem, żeby tutaj czy tam? No tu. Tutaj? No. No. O, faktycznie. Tu są murki do spania. Zaraz tu poświecimy i to jest Winterraum, tam jest kominek. Anetka, dałaś radę. No, no, halo. Ale willa, ile to jest gwiazdek? Jedna. Pół. Ui. Dobra. Schodzisz maleńka. No, widzisz, gdzie były? W plaży. Yes. Dobra, wszystko zobaczcie, jest. Jak wygląda to miejsce. Trzeba tu poświecić. Patrzcie, tu jest kominek. A co ty? Tak, jest kominek. A ja spałem wtedy tu na tym, ale to faktycznie jest wąskie. Nie, to będziemy na ziemi spać. No. To będziemy na ziemi spać. Ale jest dach nad głową. Jest dach nad głową. Jest super! Jest, chodźcie zobaczyć, jest drewno. O. Zobaczcie tutaj, Hanetka, zapraszam. Bo ty masz chude rączki, będziesz musiała tutaj się nagimnastykować trochę, patrz. Tutaj jest drewno, oczywiście trzeba mieć klucz, ale jak nie masz klucza, jest wygięta krata i zobacz, można spróbuj coś wyciągnąć. Zobacz, czy dasz radę. Jak się cieszy. A ja sobie patrz, tak, halo. No i do góry przekładasz, no, o i pan, no pan. Czyli to, że ja kradnę drewno, tak? No. Mamo, nie patrz. Ty robisz tak, a my już z Piotrkiem robimy resztę. Poczekaj. Nie. No, patrz. Już chyba lepiej drzewo ściąć. Także mamy miejscówę, a ja się mega cieszę, bo to jest dla mnie taki naprawdę powrót do przeszłości. 4 lata temu dotarłem do tej miejscówki sam i później następnego dnia już o 5 rano wyruszyłem w tą stronę i zgubiłem się na szlaku w tych górach. A jutro jest 99% pewności, że raczej się nie zgubimy, no chyba, że nie wiem, co się stanie. W każdym bądź razie czuję fajną euforię, że wróciłem do tego miejsca. To jest mega. Tutaj jest główne wejście do schroniska, tam znajduje się dość spora sala kominkowa, jakaś jadalnia, pewnie coś takiego. Natomiast, żeby tam wejść, trzeba się odpowiednio wcześniej zameldować, odebrać klucz w palmie. Wtedy możesz tutaj spać. Natomiast jeżeli gdzieś awaryjnie coś się dzieje w górach, możesz spać właśnie w tym miejscu, w którym spać dzisiaj będziemy my. Bardzo, uwielbiam. Zobaczcie, mamy już ogień. Wszyscy już się umyli. I tak wygląda nasze miejsce, tak. Tutaj mamy, no umyli, w sensie z chusteczkami. Tutaj mamy ognisko, muzyka gra. Jest lampka. Cio, stary musi być. No i spać. Spać będziemy tutaj na podłodze. Gdzieś się tutaj rozlokujemy. Także myślę, że jest super! Będzie super, nie? Ajajajo! Na pewno to są momenty, które się będzie pamiętało do końca życia. Tak. Anetka ma taki catering. Coś pięknego, ludzie.
Na takiej desce jeszcze, nie? Podane. No, deska seru. No. Deska seru. Smacznego. Pięknie, dziękuję bardzo. I tak dobre? Pyszne. Dobra. Ser z Podlaski. Wyglądasz idealnie. Się zgadzasz. Dobrze, to zapraszam szanowną grupę. Mamy prawie w pół do dziesiątej, więc trochę nam zeszło. Pospaliśmy do godziny, przez Anetkę dokładnie, bierze winę na siebie. Pospaliśmy do godziny siódmej, ale spokojnie zjedliśmy sobie śniadanie, ogarnialiśmy tematy i teraz wyruszamy do Dei. Mamy około, no powiedzmy na spokojnie 3 godziny.